Szanowni Państwo, mam nadzieję, że czujecie tę moc, tę energię. Przed chwilą bardzo inspirująca debata. Nie wiem, czy Państwo jesteście ekspertami, więc dajcie sobie sprawę z tego, jak ważki to był temat. Jak istotne jest to, żeby faktycznie wielkie firmy dysponujące ogromnym kapitałem, rynkiem, dostępem do klienta współpracowały ze startupami. To jest bariera, którą udało się przełamać całkiem niedawno. O niej się mówiło w kontekście marzeń, wręcz nierealnych, jeszcze kilka lat temu. Teraz jest to rzeczywistość i szczerze zazdroszczę startupom, które dziś pojawiają się na rynku, bo rzeczywiście mają ogrom możliwości pozyskiwania środków, no i współpracowania z dużymi partnerami. I są takie miejsca, w których ta współpraca przyspiesza. Są takie miejsca, które inspirują do tego typu współpracy, oferują wsparcie merytoryczne, biznesowe, i jednym z tych miejsc jest The Hard. Chciałbym, aby o tej współpracy między dużymi korporacjami a startupami i tym, jak pomaga w tym to tętniące serce startupowe, powiedział wiceprezes The Heart, Sergiusz Sawin. Sergiuszu, zapraszam dobry. Scenę. Dzień dobry. Poważnie jak ta scena wygląda. Nie wiem, ja może tak sobie stanę, żebyście Państwo też widzieli, co tutaj jest na tym, tym ekranie, z, z tej strony. Dzień dobry, witam serdecznie. Jestem współzałożycielem i wiceprezesem The Heart. The Heart, czyli Europejskie Centrum Współpracy Korporacji i Startupów, które powstało w, właściwie w styczniu tego roku, też nie za bardzo mogę w to uwierzyć, bo już tyle się wydarzyło rzeczy w międzyczasie, ale a rzeczywiście działam od końcówki stycznia, mamy swoje miejsce na 38 piętrze w Warsaw Spire i w, w, inicjatywa powstała wspólnie, to był nasz pomysł, do, spotkaliśmy się ze strategicznymi partnerami, czyli Glamco, który był właścicielem Despire i Mastercard, który, który też rozwija temat startupów. Połączyliśmy siły, dołączyli partnerzy technologiczni Samsung, Dawko i stworzyliśmy właśnie to Europejskie Centrum. Więc jeżeli Państwo będziecie mieli kiedyś okazję, to bardzo serdecznie zapraszamy do nas. I teraz, jakby, jaka jest główna filozofia naszego działania? No, przede wszystkim, naszym, naszą główną misją jest połączenie dwóch, światów, o których dzisiaj trochę mówiliśmy, czyli tych dużych organizacji, e, które nie zawsze działają tak szybko, elastycznie e, i prężnie jak, jak, jak te małe. E, trochę no, są jak takie, nazwijmy je nosorożce, może nawet nie słonie, bo słonie to taka metafora, słonie jest dosyć taki, nie wiem, jednak trochę, trochę niezdarny, natomiast nosorożce często są bardzo, bardzo potężne, czasami są też szybkie, ale też, jak idą w jedną stronę, to, to ciężko im się trochę spojrzeć na boki, rozejrzeć i zobaczyć, czy tam coś jest jeszcze, jakieś inne szanse, inne, inne modele biznesowe. I z drugiej strony mamy te młode organizacje. Ostatnio w świecie startupów funkcjonuje takie określenie rabbits, zające. Które jest pewnym akronimem od Real Actual Businesses Bringing Innovative Technology, czyli faktyczne biznesy, faktyczne rozumiane w sensie, że no wyszły już poza fazę jakiegoś tam bardzo wstępnego prototypu, a już są obudowane pewnym modelem biznesowym, procesami, strukturami, pewną gotowością do tego, żeby swój biznes skalować, ale jednocześnie posiadające innowacyjne technologie, rozwijające technologie, które być może gdzieś są. Poza, poza możliwościami dzisiaj i zasięgiem, zasięgiem tych dużych. I to tak naprawdę robimy. Um, można powiedzieć, że od, od czasu, jak zaczęliśmy działać, mniej więcej połączyliśmy 100 korporacji z około 1000 startupów, więc ta skala już jest naprawdę, naprawdę spora. I teraz. E Pytanie, które zostało postawione jako temat dzisiejszego mojego wystąpienia, czyli jak się do tego zabrać, jeżeli jesteśmy tą dużą, dużą firmą, jak się do tego zabrać. Możliwości mamy naprawdę dużo. Jeżeli Państwo analizujecie trochę to, co się dzieje na, ry na rynku i śledzicie, w, jakie w jakich różne modele działania wchodzą duże firmy, no to tak naprawdę można podzielić się na takie trzy bloki. Inwestuj w startupy, pracuj ze startupami i buduj własne startupy. Tak, I w każdym z nich możemy sobie znaleźć kilka tak naprawdę modeli działania. Mogą to być właśnie pewne korporacyjne akceleratory, o których też już, też już dzisiaj była mowa. To mogą być pewne sponsorowane akceleratory zewnętrzne, bo jest, jest kilka takich organizacji, które świadczą usługi akceleracji na rzecz kilku grupy korporacji. Mogą to być korporacje z jednego obszaru, na przykład fintechowe. Mogą to być obszary z obszaru health techowego, retail techowego i tak gdzie, gdzie jest to akcelerator zewnętrzny, w którym uczestniczymy. Mogą to być oczywiście rozwiązania typu corporate venturing i to jest też ostatnio dosyć modne hasło w świecie biznesu, czyli powoływanie własnych funduszy do tego, żeby inwestować w startupy. I wreszcie mogą być jakieś działania, fuzje, właściwie fuzje mniej, pewnie bardziej przejęcia, bo w tym świecie jednak te strony nie są na tyle równoważne, żeby, żeby to była fuzja. No i oczywiście tych modeli mamy dużo. Mamy też modele pracowania ze startupami, gdzie jakby łączymy się z ekosystemem. Trochę tutaj było też mówione o tym, że to jest kwestia pewnego rodzaju konkursów, hackatonów, spotkań ze startupami, gdzie. gdzie ten ekosystem staje się, wpinamy się, że tak powiem, jako korporacja do pewnego ekosystemu. Możemy zakupić po prostu usługę, czyli taki no, w świecie digitalowym najczęstszy model, że jest usługa, którą zakupujemy, robimy pilotaż i ewentualnie zastanawiamy się, co dalej. Są modele podziel się zyskiem, czyli modele, w których e, współpracujemy razem, żeby stworzyć jakiś co-branding produktu na zasadach tak zwanych revenue sharing. E, no, czy jakieś tam tw tworzenie, nie, ty Jednego, jednolitego rozwiązania wspólnie ze, ze startupem. No i wreszcie trzecia droga to jest budowanie startupów albo stworzenie wewnętrznych e, zespołów e, startupowych, które powstają i po prostu rozwijają pewien produkt w jakimś takim bezpiecznym otoczeniu, wydzielone poza strukturę firmy. Mamy Company Building Labs, czyli Google X jest takim klasycznym przykładem, takich laboratoria, które mają na celu zbudowanie jak najwięcej różnych koncepcji do fazy już operacjonalizacji. Mamy wreszcie modele, które w Cisco dosyć skutecznie wdraża, czyli spin-outy, czyli wyjęcie pewnego zespołu, który pracuje nad pewną rzeczą poza organizacją, też danie im udziału w nowym przedsięwzięciu z jakąś tam klauzulą wykupu za jakiś czas, kiedy uznamy, że, że fajnie to robią i że się na tyle rozwinęli, że możemy ich jeszcze w jakiś za jakąś bezpieczną kwotę wykupić zanim, zanim, że tak powiem, rynek się po nich upomni i, i, i wtedy już ta walidacja będzie za wysoka. No i wreszcie taki model też dosyć ciekawy. Powstają organizacje, które świadczą usługi takiego outsourcingu, budowania startupów, yy, czyli się po prostu zleca, dzisiaj nie widzę na rynku rozwiązania, które mnie interesuje, ja chciałbym takie rozwiązanie, zbudujcie to rozwiązanie dla mnie a, i ja to rozwiązanie kupię albo za jakieś e, przejmę udziały albo jeżeli uznam za jakiś czas, że to rozwiązanie po prostu do, nie pasuje do mojej koncepcji, no to zostaniecie z tym rozwiązaniem, będziecie mogli je to rozwiązanie e, sprzedawać na rynku. Czyli z jednej strony taka korporacja staje przed dylematem, jaki w ogóle model współpracy wybrać. Z drugiej strony tak naprawdę okazuje się, że no, ta liczba potencjalnych partnerów jest strasznie, strasznie, strasznie duża. I tutaj Państwo mówiliście, że ktoś powiedział, że no nie ma tych rozwiązań tak dużo, Oczywiście w Polsce w niektórych branżach tych rozwiązań nie ma, ale jak się pójdzie troszeczkę szerzej do innych ekosystemów, a w tej chwili my sami mamy tam jakieś zidentyfikowane zbudowane relacje z kilkuset różnego rodzaju ekosystemami, to widać, że tych rozwiązań jest bardzo dużo. Ja świadomie nie, to, to szczegóły są nie do oczywiście przeczytania, natomiast to, to jest taka jedna z prostych map. Na przykład w obszarze technologii marketingowych, które pokazuje rozwiązania z 2016 roku zidentyfikowane przez jeden z takich portali. I na tej mapie jest około 4800 startupów, które w tych, tych kategoriach działają. Więc, jak widzicie Państwo, jest to strasznie, strasznie wielka, wielka liczba. Więc teraz pytanie jest, co z tym zrobić? Znaczy, jaki model wybrać i jak jednocześnie. Ogarnąć te, tą całą masę, masę tych, tych rozwiązań, które gdzieś są na rynku, żeby przynajmniej znaleźć jakiś sposób na to, żeby znaleźć te właściwe. I, i na, to, na to pytanie właśnie chciałem Państwu dzisiaj troszeczkę odpowiedzieć: jak się do tego przygotować i jak, jak właściwy model znaleźć? Pierwsza kluczowa rzecz to jest ocena gotowości organizacji do współpracy z Startupami. Dzisiaj to mówiłem trochę podczas dyskusji. Ale dzisiaj widzimy, że bardzo wiele organizacji nie jest na to gotowych, i w rezultacie podejmują działania dość chaotyczne, które powodują, że no napędzamy pewien ruch startupów, angażujemy się w ekosystem, ale w efekcie nie doprowadzamy ani do wdrożeń, ani do, do przynajmniej takiego poczucia, że startupy zostały dobrze przez nas potraktowane, bo nagle się okazuje, że, że gdzieś tam w tym z tyłu organizacji nie ma właściwych struktur, narzędzi, procesów, zasobów, też pewnej gotowości, pewnej mentalności, która nam, nam to wszystko blokuje. Więc ta ocena powinna nam przynajmniej pokazać, jakie mamy krótko i średnioterminowe cele, jeżeli chodzi o otwartą innowację. Z jednej strony, jakie musimy osiągnąć cele w budowaniu tej organizacji gotowej na zmiany i na wpinanie tej, tego otoczenia zewnętrznego, ale z drugiej strony też te krótkoterminowe cele związane z tym, co chcemy robić ze startupami. Przygotowanie organizacji, bardzo ważna rzecz, organizacja powinna być do tego gotowa, i wtedy wybór tego modelu zgodnie z tymi celami, które, które sobie postawiliśmy, i wreszcie rozpoczęcie tego działania. Co to znaczy być gotową organizacją? Co jest potrzebne? My to nazywamy być ready for startups. I ostatnio rzeczywiście coraz więcej klientów do nas przychodzi i mówi, pomóżcie nam trochę zrozumieć, czego nam jeszcze brakuje, żeby być ready for startups. I, i tak naprawdę to ta gotowość przejawia się w dziesięciu takich obszarach. Znaczy, z jednej strony to jest obszar procesowy, pewnego procesu, czyli efektywność definiowania właściwych wyzwań, priorytetyzacji tych wyzwań, czyli co my tak naprawdę chcemy po kolei rozwiązać, jeżeli chodzi o tą współpracę zdolność efektywnego poszukiwania tych rozwiązań, selekcji, wreszcie proces, który jest dosyć uciążliwy, czyli zakup rozwiązania, i no i efektywne wdrożenie, czyli też zdolność organizacji do tego, żeby szybko pewne pilotażowe wdrożenia wprowadzić. Z drugiej strony mamy te elementy, które są też absolutnie kluczowe, żeby ten proces działał efektywnie. Elementy zewnętrzne, czyli widoczność w ekosystemie. Jeżeli chcemy rzeczywiście działać, to musimy wiedzieć, że startupy muszą wiedzieć, że my chcemy, tak? czyli taka widoczność w ekosystemie, umiejętność budowania trwałych relacji z partnerami zewnętrznymi, czy to są akceleratory, czy, czy inkubatory, czy pewnego rodzaju fundacje, czy, czy w ogóle partnerstwa na styku różnych, różnych relacji wdrożeniowych. Trzecia bardzo ważna ważny obszar czyli dedykowane zasoby do tego procesu. Żeby ten proces działał efektywnie, musi mieć ludzi, budżety e, skomitowane, jak to się mówi, z, m, które mają w swoich celach, e, że pewne rzeczy związane z wdrożeniem. Ludzi odpowiednik do tego, czyli jednostki, ludzie, no i kultura organizacyjna, która jest bardzo, bardzo dużym wyzwaniem w wielu organizacjach tradycyjnych, gdzie nie jesteśmy przyczynieni do tego, żeby przynosić z zewnątrz. I tak jak mówiłem, po tych diagnozach, które do tej pory robiliśmy, dedykowane zasoby, pewna strategia innowacji na górze często brakuje. Czyli brakuje zasobów, brakuje strategii, ta strategia innowacji jest niezdefiniowana i w tych obszarach procesowych, szczególnie poszukiwanie i selekcja rozwiązań na dzisiaj są zgłaszane jako problem ale pewnie też dlatego, że te, pewnie tego też nie ma, czyli umiejętności wdrożenia, natomiast no, na dzisiaj, no, jeżeli nie działa jeszcze proces selekcji i wyboru, no to nie mówimy jeszcze o wdrożeniu, tak? i to są, to są główne dylematy, które dzisiaj organizacje mają, więc dużo, dużo pracy domowej jest do drobienia, żeby mieć tą faktyczną gotowość do, do wpinania się w ekosystem innowacji. I teraz za tym stoją jeszcze te krótkoterminowe cele, o których mówiłem i i tak naprawdę musicie Państwo, jeżeli działacie w takich organizacjach dużych, musicie sobie też odpowiedzieć trochę na pytanie, jakie tak naprawdę macie te cele? Czy to są cele na dzisiaj? Mówię na dzisiaj, bo krótkoterminowe, bardziej hr że najpierw chcemy zmienić kulturę organizacyjną. Czy to są bardziej cele PR-owe, marketingowe? Jak wiemy, jest dużo tego typu konkursów, rozwiązań, które jakby służą temu, żeby firma się wypromowała jako innowacyjna, hakatony, różnego rodzaju konkursy. Czy rzeczywiście chcemy już dzisiaj, jesteśmy gotowi i chcemy rozwiązywać problemy? I czy dzisiejsze, czyli jakby tworzyć te innowacje, nazywamy to inkrementalne, czy rzeczywiście już jesteśmy gotowi na to, żeby szukać nowych produktów i nowych modeli biznesowych? Tak? I w zależności od tego, warto sobie spojrzeć na to, jakie są dostępne narzędzia. Jest, taka, jest taki dosyć fajny raport, który Państwu polecam, Nesta Scaling Together, który opisuje no, dosyć długie, duże badania dotyczące tego, jak się skalują, Firmy małe z dużymi, i oni pokazują, jakie są najczęściej wybierane modele. Czy to właśnie proste modele, proste działania szkoleniowe wydarzenia, różnego rodzaju coworking, współdzielone zasoby, czy wreszcie akceleracja, która, to, o której tutaj dużo mówiliśmy, ale ona jest takim, takim rozwiązaniem, które jakby wielu, wielu, wiele cel, celów pozwala zrealizować. Czy to jest już konkretny zakup usługi, partnerstwo, czy wreszcie inwestycje, czy już przejęcia w tych obszarach bardziej strategicznych. Więc to, na to pytanie trzeba odpowiedzieć na dzisiaj, które który nasze mamy cele dzisiaj jako organizacja, chcąca być innowacyjna, i dobór takiej metody, która, która ten cel pozwoli zrealizować. Przestrzegam przed tym, żeby mając cel HR-owy, już wchodzić w bardzo zaawansowane, um, zaawansowane modele, no bo po prostu się to nie uda, a często troszeczkę zbudujemy taki wizerunek wśród startupów, że już chcemy robić. Poważne rzeczy, poważne wdrożenia, kiedy tak naprawdę się okazuje, że organizacja jest na tym etapie, że chce się tylko na razie pokazać jako organizacja, która zaczyna i ma bardziej cele marketingowe. I teraz, ponieważ mamy te dwa światy, to jeszcze kilka słów dosłownie o, o tym, jak się z drugiej strony przygotować do współpracy z korporacją. Siłą rzeczy, jako ten trochę matchmaker, uczestniczymy w bardzo wielu, wielu tego typu spotkaniach. No i widzimy też tą drugą stronę, czyli stronę, stronę startupów. Sporo już o tym było mówione, ale dosłownie kilka takich, takich prostych, prostych wskazówek. Po pierwsze, kluczowe jest rzeczywiście zdefiniowanie, z kim chcemy się spotkać w organizacji i dlaczego. I bardzo wiele startupów zresztą mówi o tym, że, że wbija się po raz piąty, szósty, siódmy do danej organizacji, przechodzi przez piąty dział i tak naprawdę spędziło bardzo dużo czasu i ciągle jest w jakimś tam punkcie wyjścia. Więc rzeczywiście potrzebne jest dosyć dobre zdefiniowanie, tak naprawdę z kim rozmawiamy. No i jedna wskazówka jest taka, która też dzisiaj padła, że warto się spotkać z osobą, która który się płaci za to, żeby się z nami spotykała. Tak? Czyli jeżeli rzeczywiście mamy organizację, która już jest aktywna w ekosystemie, już ma, ma specjalny dział do tego, żeby ten dział, żeby te, z tymi startupami rozmawiać, no to to jest jakby punkt zaczepienia bardzo dobry niż złapanie przypadkowej osoby z jakiegoś tam działu, która w ogóle nic nie, o, o tym nie słyszała. No ale to, nie, to, jest też, to jest pierwszy krok. Drugi krok jest taki, że musimy dotrzeć. Do też osoby, której pomożemy, tak, której cele pozwolimy zrealizować. Więc cel działu innowacji jest trochę inny. Dział innowacji ma wpiąć jak najwięcej, zrobić jak najwięcej szumu i wpiąć jak najwięcej organizacji do środka, ale cel końcowy no to jest kogoś, kto rzeczywiście dane rozwiązanie chce zaadoptować u siebie tak, i jemu, jemu pomoże. Więc jakby trzeba na tych dwóch, trzech szczeblach um, szukać, szukać kontaktów i rozmawiać. Strasznie ważne jest odrobienie pewnej pracy domowej, bo my jako startup chodząc do korporacji, tak naprawdę często mm, mamy taką, jak ja to nazywam, user z taką chorobę. To się leczy, ale choroba polega na tym, że trochę ignorujemy tego odbiorcę końcowego, zakładając, że, że my tak naprawdę mamy świetne rozwiązanie, które odpowiada bardzo ważną potrzebę. Ile mam czasu jeszcze? Już. Okej, okay, dobra. Czyli, czyli trzeba zrobić pewną pracę domową, tak? Ludzie, strategia, um, tego co konkurencja robi, troszeczkę jakby zrozumieć ten kontekst, w którym się znajdują, czy konkurencja robi coś więcej, coś, coś mniej. I wreszcie takie magiczne słowo, o którym ciągle do mnie startupy przychodzą, czyli KPI. Co to są te magiczne KPI? Dlaczego ciągle mnie pytają na tych spotkaniach o te KPI? I co ja mam odpowiedzieć? Organizacje żyją celami, tak? Key Performance Indicators to jest jeden z celów, w którym żyją organizacje. W związku z tym kluczowe jest to, żeby zrozumieć, jakie ma cele człowiek, z którym rozmawiam. Jeżeli tym celem jest zwiększenie jakiejś tam produktywności, efektywności, redukcja jakichś braków, redukcja czasu poświęconego na procesy, to jeżeli nasze rozwiązanie w te KPI się wpasuje, no to jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Ale musimy zrozumieć to, w jakie te cele się wpisuje i czy rzeczywiście się wpisuje. Jeżeli mówimy sobie tylko o jakichś abstrakcyjnych. Technicznych sprawach bez powiązania z celami osób, które są odbiorcami rozwiązania, to będzie bardzo ciężko nam im jakby przekonać nas, przekonać ich do nas. No i wreszcie, te pierwsze rozmowy, to ja zawsze mówię, że to jest trochę jak na pierwszej randce, tak? że życie nie jest, nie jest filmem, to nie jest tak różowe, że wszystko jest piękne i. I, I ładnie i budujemy jakiś wspaniały obraz siebie, że w ogóle jesteśmy firmą, która po prostu zaraz po, po, podbije świat. Tylko, jakby, no trzeba być w miarę uczciwym w tym, o czym rozmawiamy, By, być sobą bardzo dużo słuchać, bo startupy rzeczywiście mają taką tendencję, żeby opowiadać o swoim rozwiązaniu jako, jako super ważne i często taką widzę dylemat ważności. Znaczy, startup mówi, że to rozwiązanie jest bardzo ważne, żeby je wdrożyć w firmie. A klient mówi, nie, nie, no nie do końca, jest to ważne. Mamy inne ważne cele. tak, A więc zawsze startupowiec ma takie wrażenie, że musi sprzedać, że, że to jest bardzo, bardzo ważne. A z ważnością się raczej nie dyskutuje. Czyli bardziej, bardziej słuchać, bardziej rozumieć na początek. Mamy bardzo mało informacji, które firma ma wewnętrznie. Jeżeli będzie chciała się z nami podzielić, to będziemy bogatsi o to, ale nie zakładajmy, że bardzo dużo wiemy o tym. Może firma wdraża podobne rozwiązania, może firma. Już miała różne doświadczenia z podobnymi startupami. Jakby nie nastawiajmy się, że oni są, że wnosimy im kaganek oświaty i mówimy o wyjątkowym rozwiązaniu, bo bardzo często jest tak, że duża praca została już gdzieś tam wykonana. Więc słuchajmy, nie, nie, nie koloryzujmy, a może się coś z tego z tego uda. Temat oczywiście bardzo, bardzo szeroki, więc na 10 minut nie da się tego opowiedzieć, ale jeżeli jest jakieś, nie wiem, jedno pytanie, to, to odpowiem. Jeżeli nie, to kończymy. Jestem jeszcze przez chwilę, więc spokojnie można mi łapać. Dziękuję bardzo Państwu i życzę miłego, miłej dalszej części konferencji. Dzięki.